Cześć kochani, witam was w kolejnym Chat Make Upie, czyli sobie troszkę poopowiadamy, pogadamy, w sensie pogadamy, ja pogadam, wy posłuchacie, ewentualnie później w komentarzach się zgadamy, bo mam sporo nowości do przetestowania, wychodzę z domu, co prawda nie jest jakoś wcześnie, bo jest 13, ale wychodzę na obiad, wychodzę ogólnie na zewnątrz, wchodzę do galerii, będę też w kinie, więc długo będę w maseczce, a stwierdziłam, że przetestujemy sobie nowy podkład z Golden Rose, bo jest o nim głośno. Jeszcze nie testowałam, więc zobaczymy, czy faktycznie będzie on taki długotrwały. Mam wrażenie, że teraz firmy bardzo się stosują do tego, że jednak w maseczkach trzeba wciąż chodzić i próbują stworzyć takie naprawdę trwałe podkłady, żeby to wszystko wytrzymało po prostu pod tą maseczką. Mam też nową kolekcję zmalowana z Glam Shopem. Jeszcze nie była nawet przeze mnie otwierana. Chciałam zrobić taki film bez cięć, całkowicie przegadany, ale nie wiem, czy mi się to uda, bo nawet nie otwierałam palet, więc zdaję, że one będą zabezpieczone jeszcze, więc trochę to czasu zajmie, więc chyba jednak jakieś cięcie będzie. Ale tak, no trochę jest tych nowości do przetestowania, więc mam nadzieję, że tutaj wspólnie zobaczymy, sprawdzimy ich trwałość, to jak się zachowują po dobrych kilku godzinach. Jestem okrutnie blada, wiem, ale to jest wina tego gagatka. Nałożyłam już grubą warstwę 50 na swoją twarz. No teraz to jest wręcz must have, jeszcze przez to, że mam tutaj blizny i przebarwienia, więc naprawdę tutaj leci gruba, gruba warstwa. No to co? Korektor. Nałóżmy korektor. To już akurat znacie. Jest to korektor Tape Shape. Tarte Shape Tape. Boże. Ja wczoraj w ogóle, słuchajcie, byłam na imprezie. Nie takiej imprezie, wiecie, kojarzącej się tylko z jednym. Byłam na otwarciu restauracji klubu Shangri-La w Warszawie. I pierwszy raz od półtora roku, więcej, wiecie, słyszałam głośną muzykę i w ogóle się dużo działo, więc jestem taka lekko niewyspana, włosy są też wczorajsze, jakoś spięte tylko. Więc taki dzisiaj będzie naprawdę luźny film, luźny test i zobaczymy, czy po lekko nieprzespanej nocy będę w miarę wyglądać przez długi czas, nie? Tak mi się wydaje, że to jest dobry ten. Więc Tarte Shape Tape i nowość, również Tarte. A nie przygotowałam sobie ten drugi. Chciałam przygotować. Zaraz go znajdę może. On jest dużo, dużo jaśniejszy. Ten, który teraz nakładam, jest w odcieniu 22. To jest taki mój prywatny korektor. Przede wszystkim tutaj jeszcze na bliznę. Jest dużo komentarzy, że ojej, ona jest taka czerwona, czy na pewno ci to dobrze zrobili. Słuchajcie, tak, no blizna ma to do siebie, że ona potrzebuje sporo czasu. Ona musi się zagoić, zregenerować to miejsce, cały ten obrzęk. Jeszcze mam spory obrzęk i często tutaj jeszcze mi te usta trochę opadają przez ten obrzęk. Więc jeszcze to potrwa, zanim ta blizna, tym bardziej na mojej twarzy, która jest taka blada, jasna, skóra jest przeźroczysta, bardzo delikatna i wszystko widać, co się na niej dzieje, no to jeszcze trochę to potrwa, żeby nie była ona widoczna, więc bez obaw wszystko jest ok, nic się nie popsuło, po prostu musimy poczekać na ten efekt ostateczny. No i to moje przebarwienie tutaj po alergii, ja muszę coś z tym zrobić, pójść na testy alergologiczne, a później, no teraz nie pójdę na żaden laser, bo to jest naprawdę głębokie przebarwienie, tak nagle, z niczego po prostu, więc na pewno to usunę laserem, ale jeszcze nie teraz, jeszcze za wcześnie, no jest lato, więc nie ma na to czasu. Dobra, i zobaczcie, zakryłam przebarwienia, już jest wszystko super, malutką ilością, tylko po prostu ciepłego korektora. Chociaż niepotrzebnie ja się tak skupiam teraz na tych moich bardzo drobnych przebarwieniach i jakichś nierównościach w kolorycie skóry, bo chyba ten podkład powinien być mocno kryjący.
24-godzinna trwałość Golden Rose SPF 15. Ja sobie tutaj przygotowałam dwa odcienie, których nie sprawdzałam. Mam trójkę i jedynkę. One są chyba... W ogóle kolory i numeracja podkładów Golden Rose jest mega dziwna. Bo może się wydawać, że 06 to już będzie z tych naprawdę ciemnych, bo zaczynamy od jedynki, wiadomo, zazwyczaj porcelana, jakaś alabaster i tak dalej. No i szóstka to już jest super jakaś opelenizna, a się często okazuje, że ta szóstka jest po prostu w odpowiednim tonie. Tony są tam różne i trzeba naprawdę skupić się na tych swatchach, które są na stronie, i tak starałam się dobrać odcień, bo zobaczcie, w opakowaniu tutaj odcień 3 wydaje się bardzo jasny. No jestem bardzo blada na twarzy, ciało mam trochę opalone, bo ostatnio troszeczkę leżałam przy jeziorku. Co? W ogóle widzieliście to na vlogu ostatnim. Strząśniemy, więc wybrałam 03. Będzie dobry? Nie wiem, zobaczymy. Powinno być ok. Jest jaśniutki i bardzo żółty. Więc ta jedynka, którą sobie przygotowałam, chyba mogłaby być zbyt jasna. Ale też myślałam o tym, żeby sobie piąteczkę zatrzymać. Nie, no ten jest idealny. Póki co, zobaczymy, czy nie zmienia się ten kolor. Zobaczcie, tutaj jeszcze na moje przebarwienie nie nałożyłam nic. Ale jest taki super mocno kryjący. Mimo, że moja gąbka zwilżona, ona też fajnie zbiera nadmiar. Ona tylko przekłada ten podkład. Ładnie wygląda, no ale będę się czuła pewnie dzisiaj jak w masce. Ostatnio używam takiego totalnego minimum. Tylko wiecie, korektor ewentualnie na te zmiany i krem BB, to tak na co dzień, ale dzisiaj musimy przetestować trwałość takiego kryjącego. Naprawdę przy pierwszej warstwie już wygląda bardzo dobrze. Dobrze, sprawdźmy jeszcze nosek, szybko czoło. Bardzo szybko działajcie z tym podkładem. Zobaczcie, że ja robię jeden policzek, drugi, czoło, nos i bardzo szybciutko przeciągam ten podkład dalej. Bo jeżeli mamy do czynienia z podkładem zastygającym, długotrwałym, to nie ma czegoś takiego, że robicie sobie ciach, 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 ciach i później powolutku sobie blendujecie, gdzie tutaj już wszystko zastyga. Nie robimy czegoś takiego. Dobra, pod nosem nałożę więcej. Dobra. Ale jestem blada! Trzeba będzie ocieplić mocno skórę, żeby to wszystko ładnie wyrównać i też nie straszyć ludzi. Może miło by było. Fajnie, naprawdę fajnie. Nałożyłam takie trzy pompeczki, jeszcze mi sporo zostało, mimo że było widać, jakbym super dużo nakładała na twarz tego podkładu. Pamiętajcie, że go jednak przeciągamy dalej, rozprowadzamy, gąbka też trochę zabiera. Więc ostatecznie nie jest to gruba warstwa. Ładnie wszystko zakryła. Nie odbija światła ten podkład, to ten filtr. Więc tak to musicie brać pod uwagę, że filtr też robi swoje. Z makijażem. Normalnie prawie się zlewam. Gdyby nie moje rude włosy, to bym się zlała z tłem. Taka jestem blada. Teraz korektor jeszcze pod oczy i mam puder pod oczy, którego już nakładałam, ale jeżeli mnie oglądacie i często oglądacie takie czat make-upy, jak sobie testuję jakieś nowości, to często testując totalne hity, puder pod oczy, które wszyscy kochają, to moja skóra pod oczami przechodzi straszny kryzys w tym momencie. Wygląda to tragicznie wręcz. Musiałam sprawdzić, czy mikrofon mam włączony.
I u mnie to się absolutnie nie sprawdza. Pudry pod oczy u mnie to jest masakra. Nawet najlepsze, niezależnie od tego, ile się tego nałoży, niezależnie od tego, jaki krem się użyje pod spód, jest źle. Więc o, mam ten korektor, on jest bardzo jasny, ale to jest ten Ultra Creamy od Tarte. Odcień 16N. I nakładam go sobie tutaj. Ciach, ciach i troszeczkę tu. On jest taki kremowy, nieobciążający skórę, ale nałożę go, żeby też sprawdzić, jak wygląda na tym podkładzie. Tutaj, tutaj i to, co mi zostało na gąbeczce. Teraz mam taką idealną pieczątkę. Zobaczcie, gąbka nie jest wcale jakaś super brudna. Przekładam to na powiekę i to będzie moja baza, która powinna być wystarczająca, zobaczcie. Więc wykorzystuję wszystko to, co tutaj jest. Ten korektor zastyga dużo wolniej niż klasyczny Shape Tape. I piecząteczka na powiekę. Nie nakładam za dużo przy samych rzęsach. Nie chcę tam obciążać skóry, zresztą widać po moich oczach, że jestem taka poimprezowa trochę. Zawsze te rzęsy, trochę tam jakieś resztki makijażu, mimo że zmywałam, nieważne, o który się przychodzi, makijaż jest najważniejszy, więc skóra super czysta, ale gdzieś tam te rzęsy zawsze jeszcze po kleju, wiecie, mają za swoje. Dobra, pudrujemy. To jest ten puder, o którym mówiłam, że już go nakładałam. Jest to sypki puder pod oczy Glam Shop. Nowość od Glam Shop. I naprawdę u mnie bardzo ładnie wygląda. Nie mogę narzekać po prostu, że coś jest nie tak. Najpierw go przełożę sobie pędzelkiem w ten sposób. Muszę przypudrować, bo wydaje mi się, że te cienie Glam Shop zmalowane będą super napigmentowane i nie to, że się sypią, bo wiecie, potrafię pracować z takimi cieniami, ale błyski mają prawo gdzieś tam opaść na twarz, a ja się wbrew pozorom śpieszę, bo robię się głodna, więc nie chcę mi się później, wiecie, jakoś czyścić tego makijażu. Dobrze, odrobinka jest pod okiem, to teraz muszę znaleźć coś, czym przypudruję całą twarz, jeszcze sobie stapiam. I zazwyczaj pudry pod oczy mają tak delikatną konsystencję, taką miałką, są tak sypkie jak mąka ziemniaczana i u mnie od razu na mojej super wrażliwej, przeźroczystej skórze takie pudry raz, że zmieniają kolor, robią się dużo ciemniejsze. Dwa, nie to, co się ważą, ale po prostu tak jakby nagle ekstremalnie wysuszają moją skórę, obciążając ją pod tym okiem, nie wygląda to dobrze w ogóle. Więc wszystkie te hity u mnie były spalone, ale tak jak mówię, no u mnie, tak po prostu mam, taką mam skórę i tak delikatną skórę pod okiem, a tutaj tego nie ma. Ten puder nie jest widoczny nawet pod moim okiem, więc bardzo mi to odpowiada, nawet przy niewielkiej ilości nic się nie dzieje. Ściągam sobie klej. Jeszcze tutaj znalazłam jakąś resztkę. Dobrze, pudruję całą twarz i przechodzimy do testowania bronzera. Wróciłam do Was. Nadajmy troszkę kolorytu mojej cerze. Przydaje się to zdecydowanie, nie będzie taka blada i przeźroczysta. Kobo przysłało do mnie ostatnio puder do konturowania i do brązowienia skóry. 311 odcień. Wydaje się bardzo chłodny i ciemny. Ja teraz jestem bruda, więc mi nawet pasuje, jeżeli byłby ciepły, ale naprawdę wydaje się super chłodny, taki do konturowania. Biorę pędzelek, jest to pędzelek Glow. Bo pewnie Was zaciekawi, dlaczego jest fioletowy i cóż to jest. Nakładam takim szerokim pędzlem, bo jest to jednak nowy kosmetyk, więc obawiam się, wiecie, plam i tak dalej. Na razie nie wygląda źle, nie wygląda super chłodno. Wystarczy? Mam ochotę złapać za jakiś bardzo ciepły bronzer, taki delikatny i sobie tak
ocieplić tą skórę. Wygląda to spoko. Tutaj jeszcze mam od Kobo nowość. A Mirror Shine. Puder taki rozświetlający, więc nałożymy go sobie. A co? Jest sobota, mogę błyszczeć w kinie. Pod maseczką. Tak się cieszę, że kina są już pootwierane. Oczywiście byłam 2 razy, teraz będzie 3. raz. Jeszcze nie wiem na co, więc nie pytajcie, na czym byłam. I jak chociaż w komentarzach to już wam mogę odpowiedzieć. Bo jeszcze nie wiem i to jest wszystko jedno. Po prostu na co ja idę, cieszę się, że jestem w kinie. A byłam ostatnio na Cruelly. No to wiecie z vloga. Cruella i taki film akcji z tym Jason Statham, czy jakoś tak. Fajny, lubię takie filmy. Dobra, troszkę mocniejsze to konturowanie. Docieplam się troszeczkę. Czułko tutaj. Ładny jest ten kolor. Ładny, ładny. I taki neutralny, bo nawet przy tej mojej rudości on nie wygląda jakoś szaro, bo teraz wiecie, mam inne troszkę spojrzenie na to, jeżeli chodzi o mój makijaż, bo tak do konturowania zawsze wybieramy bronzer, który ma taki odcień cienia, czyli ma tony szare, delikatnie, ziemiste, przybrązowione, a nie jest to jakaś cegła, czy po prostu brąz, czy jakieś tam, wiecie, plaża gdzieś tam, jakieś inne nazwy też pewnie są. Więc czegoś takiego nie robimy, żeby mocno wykonturować twarz. Natomiast fajnie jest połączyć takie dwa bronzery i ocieplić troszeczkę twarz. Tym bardziej teraz, kiedy jest tak cieplutko, nie opalamy twarzy. Gdzieś tam nasze ciało się opali, ramiona i nagle mamy super jasną twarz. Tutaj jest cieplutko. No to fajnie jest docieplić trochę takim bronzerem delikatnym, fajnym brązowym, bardzo ciepłym twarz, żeby połączyć dwa odcienie koniecznie, czyli coś takiego plus jeszcze jeden. A ja teraz dla siebie używam często takich ciepłych odcieni, bo bardzo to do mnie pasuje, kiedy mam rude włosy. Coś mi się tutaj zepsuło zamknięciem, o nie! I odskakuje, nie da się zamknąć, nieważne. Czy ja mam tutaj jakiś róż, proszę Państwa, czy ja sobie tutaj coś przygotowałam? Czy ja coś mam? No nie, jak na złość? Nie ma? Nic? Teraz znajdę, ale pokażę wam tą nowość. Tak się prezentuje. I to jest odcień 425. Chyba jest po prostu jeden Mirror Shine. No dobra, znalazłam paletę. Ona teraz jest codziennie ze mną. Z Benefit. Nowość. No i mamy bronzer, mamy taki fajny róż, rozświetlacz, taki ocieplający rozświetlacz, nawet boczkiem tego samego pędzla delikatnie dokładam róż, dodaję świeżości. Zobaczcie, ładnie sobie zanika, tak jakby stapia się z bronzerem. O to chodzi, no i zaraz zobaczymy ten błysk. No, trochę świeżości róż się zawsze przydaje. Uwielbiam. Dobrze, sprawdźmy te błyski. Tak, jeszcze jest zafoliowane. Dowód na to, że jest to całkowicie nowe. Ma dziwną konsystencję takiego zbitego piasku. Nie jest taki bardzo luźny i sypki. Nie wiem, czy mogę wam to pokazać jakoś tutaj. O, zobaczcie. Normalnie takie granulki jakby. Ciekawa jestem, jak to ostatecznie będzie wyglądać. Czy on się jakoś sprasuje? Mam wrażenie, że to trzeba tak naprawdę wcierać, żeby te drobinki się rozbiły na twarzy i żeby coś zostało. Spodziewałam się czegoś ciepłego,
O, to takie szampańskie podchłodne przechodzi? Może trochę więcej. Spodziewałam się takiego ekstremalnego błysku, tak jak jego poprzednik chyba. Też był taki fajny rozświetlacz. No to tam jedno muśnięcie pędzlem i już był taki błysk. A tutaj po prostu naprawdę trzeba powcierać. Czy ja po prostu mam taki egzemplarz? Nawet nakładając na pędzel, mam wrażenie, że muszę to powcierać tutaj, bo nie chce się nałożyć. Te drobinki po prostu spadają z tego pędzla. Mam nadzieję, że jakoś dobrze opisałam, o co mi chodzi. Ostatecznie bardzo mi się podoba efekt, bardzo ładnie wygląda, ale po prostu ta konsystencja mnie zaskoczyła, że są to takie zbite grudki, które trzeba w pędzel wmasować, a później powcierać trochę w twarz. Zobaczcie, robię mocne ruchy i nie za bardzo jest to widoczne. No dziwne. Może coś się po prostu stało z tym kosmetykiem, już jakoś, nie wiem, wilgoć się dostała czy coś. Dajcie znać, jeżeli macie, to czy też macie takie grudki, które nie chcą się łapać pędzle. No bardzo ładnie wygląda. A spodziewam się ciepełka. Widzicie, jak się odbija światło? Takim chłodem wieje. Dobrze, to już koniec. Nie skupiamy się na tym rozświetlaczu. Trochę więcej. Spodziewałam się po prostu takiego wow, jak przy poprzednim rozświetlaczu, że jest super. A trochę się tutaj tak brudno zrobiło. Takie mam wrażenie. Chyba nie będę fanką, słuchajcie. Niechcący. W ogóle bardzo brudno mam już tutaj, bo te drobinki się wysypały, kiedy chciałam nałożyć na pędzel. Naprawdę tutaj sporo opadło na mój stół. Dobrze, przechodzimy dalej. Co ja jeszcze mam z nowości? Mam mydełko do brwi. Ostatnio testowałam to z Tune Cosmetics. Świetne. Bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Ale mam jeszcze nowość od Paese. I jest to takie mydełko, które już od razu jest przeźroczyste. Jest to taka forma żelowa. Zobaczcie, no tak jakby puste było opakowanie, tak jakby tutaj nic nie było. Dostałam również grzebyczek, więc przetestujmy, jak się to mydełko sprawdza. Ty nie szkoda, że okrągłe jest i ciężko jest nałożyć tak równomiernie na całą szczoteczkę. Trzeba sobie przełożyć. Ja sobie przełożyłam na rękę. No i wyczesujemy. Do góry, do góry, do góry. Różnica to jest ta moja uboga, bardziej uboga, uboższa, wbrew od tej, więc od niej też zaczynam. Ładnie. Widzicie, jak fajnie wyczesane? Dobra. Szybko druga i nałożę sobie, nie wiem, co ja sobie nałożę, chyba jakąś kredkę i troszeczkę cienia takiego w kolorze moich włosów, czyli rudego. I już przejdziemy sobie do makijażu oczu. Ładnie wygląda. Tu jeszcze nie zastyga, więc poczekam i dam wam znać, jak się sprawdziło. Tutaj z przodu lubię tak udawać, że jest bujna ta brew. Że się zaczyna tak jakby wcześniej. Tak się prezentują brwi po samym mydełku od Paese. Dobra, to wracam do was za chwilę już z gotowymi brwiami i podsumowaniem, czy tutaj to zastyga szybko, czy też nie. No, ciężko się pracuje z tym mydłem. Niby mydło powinno być czysto, a wyszło brudno. Konsystencja przeszkadzała mi w nakładaniu kredki, w robieniu jakiegoś rysunku linii włosków. Zupełnie inaczej i o wiele lepiej i łatwiej pracował mi się z tym mydełkiem od Tune ostatnio. Bardzo ładnie to wyglądało, a tutaj po prostu mam wrażenie, że
Może bardziej naturalnie, na zasadzie, że no wiecie, one są takie byle jakie te moje brwi, ale takie brudne. No, ciężko mi się pracowało. Wiem, że ostatecznie nie ma jakiejś tragedii, bo starałam się to naprawić, ale trochę się pobawiłam z tymi brwiami i przepraszam, że zrobiłam to poza kamerą, ale myślałam, że to jest taka, wiecie, standardowa procedura w moim wykonaniu, że coś sobie tam uzupełnię i już będzie super, a po prostu no źle mi się pracowało. Jeszcze będę oczywiście testować to mydełko, zobaczę w inny sposób. Najpierw zrobię rysunek, później tym mydełkiem i tak dalej, ale no teraz po prostu nie jestem zadowolona tak w 100%. Otwieram cienie. No i tak jak mówiłam, one są jeszcze zabezpieczone. Pokazuję wam to w dowodzie, że jeszcze nie macałam, nic po prostu nie swatchowałam, nie oglądałam, więc będzie to totalnie moje pierwsze wrażenie, ale pozwólcie, że poza kamerą zdejmę zabezpieczenia, powyciągam te gąbeczki i wrócę do was. Oh well. Spójrzcie na te dwie palety. Kolory! Tutaj mamy ulubieńców i są to matowe cienie. No oczywiście takie bardzo odmarte, bardzo zmalowane. Niebieskości, piękne fiolety i mamy turbo błyski. Ja je muszę wymacać. Na pewno jakiegoś użyję. Tutaj mamy takie brokatowe. Ten też jest taki brokatowy, ale ten ja muszę zobaczyć. Rocznik 8.3. To jest taki holo, taki magiczny, zobaczcie. Kurczę, nie widać tego koloru, który ja widzę na żywo w odbiciu, no ale to jest ten największy problem tych błysków, że ja wam nigdy nie jestem w stanie pokazać, jak to naprawdę wygląda w rzeczywistości, bo mam tutaj kilka źródeł światła, a i tak nie jestem w stanie pokazać tych kolorów, więc w rzeczywistości wy widzicie troszkę niebieski, taki turkusowy chyba błysk, tak mi się wydaje, bo w podgląd patrzę. A tutaj jeszcze mamy sporo fioletu i to jest taki, no magic po prostu. Jest przepiękny. Dzisiaj może go nie wykorzystam, chociaż czemu nie? Tutaj mamy taki mój klasyk ukochany, ja go uwielbiam do wszystkich makijaży sylwestrowych, karnawałowych i tak dalej wykorzystywać, bo on zawsze wygląda dobrze, niezależnie od koloru, na który nałożymy taki błysk. On jest na bazie transparentnej i po prostu mieni się na kilka odcieni. Ten jest na bazie fioletowej, dlatego jak zabraknie światła, widzimy fiolet. Łapie światło, widzimy inny kolor. Żółty! O matko. I pół filmu moich tutaj zachwytów. Nie, no błyski to... Wow. Pomarańcz. Jaki on jest piękny. Kurczę, nie widać tego tak. Tutaj w podglądzie widzę, że jest więcej różu, a on jest taki złoto-pomarańczowy. No, przepiękny po prostu kolor. Dobra, może wszystkich nie będę macać, bo na pewno widzieliście już niejedne swatche, a ja się tutaj zachwycam, a ten film będzie trwał półtorej godziny, jak to wszystko zmontuję. No i ulubieńcy. No i dobra, lecimy. Bazę mam taką lekką korektorową. To jest taka moja normalna baza codzienna. Oczywiście możecie użyć innej bazy, czy jakieś mocniejsze, jeżeli macie problem z tym, że cienie się nie chcą utrzymywać. Moja powieka jest bardzo wysuszona, więc sam korektor wystarczy. U mnie korektor zachowuje się tak jak jakaś lepsza baza, tak? Więc jest ok. Nie lubię. Jeśli się nawet wygadać nie umiem. To jest kiepski dzień chyba na nagrywanie, ale mam nadzieję, że wiecie, dobrze się bawicie tutaj z moim słowotwórstwem i jakimiś dziwnymi określeniami. Biorę pędzelek, przejdźmy do testów. Czyścik, fajnie nazwane. Brawo za nazwę, Marta. Gratulacje. Uwielbiam takie cienie i faktycznie one robią dobrą robotę jako czyścik. Żeby coś tutaj uprzątnąć pod okiem tutaj, czy po prostu coś bardziej rozblendować, porozcierać. Taki nie za jasny, nie za ciemny, taki po prostu w sam raz. Więc czyścik mi się bardzo podoba i muszę go sobie tutaj nałożyć. Tu
tutaj go zowiemy. Okej. Jakież to intensywne jest. Ohoho. Tak się składa, że w mojej retropalecie kończy mi się już, sięgam denka, cień Merlin, czyli ten taki rozbielony, którego uwielbiam używać właśnie w ten sposób, robiąc jakąś kreskę i wtedy to jest taki bardzo retro make-up. Ale sobie zrobiłam teraz, słuchajcie, palcem brudnym. Sobie nałożyłam tutaj błysk. Dobrze, za dużo troszkę tego cienia nałożyłam, poniosło mnie. Nie spodziewałam się, że to jest tak mocna pigmentacja tego czyścika. No w sumie pod okiem to bym takim kolorem jednak nie czyściła. Ale granice cieni, czy tutaj? Jak najbardziej. Dobra, to tu zostawiam. W kąciku wewnętrznym. W co by tutaj pójść dzisiaj? Sprawdźmy tego ptysia. Zaczynam zupełnie inaczej ten makijaż, bo zazwyczaj nakładam jakiś neutralny cień na załamanie powieki, a teraz lecę od razu z cieniami od wewnętrznego kącika. Może ten makijaż nie będzie jakoś super precyzyjny, no bo nie chcę samego makijażu oczu robić 2 godziny, ale chcę sprawdzić przede wszystkim intensywność tych cieni. I może dolna powieka będzie jakaś taka hardkorowa bardziej, w niebieskościach. Co wy na to? Ptyś jest prześliczny. Taki cieplutki, ale jasny. Tutaj jeszcze go dołożę. Na niego będę pewnie jakiś błysk nakładać. Nie wiem zresztą. Słuchajcie, nie mam planu na ten makijaż. Widzę kolory i chcę ich użyć. Ideał. Czyli powinien być to taki idealny, neutralny cień. Nałożę go w załamaniu, blendując tego ptysia ku górze. Rzeczywiście jest idealny, dla mnie teraz jest idealny, bo zrobiło się tak cieplutko na tej mojej powiece, więc fajne uzupełnienie do moich włosów. Ale pościerałam sobie trochę tego ptysia. Zaraz wrócę do pędzelka pierwszego i dokładam go tutaj na ten cień ideał. O! I teraz jest idealne rozblendowanie. No i drugie oczko. Gdzie on wcale nie jest chłodny. A taki wygląda w palecie. On jest taki cieplutenki. Chociaż na mojej bladej twarzy to wszystko wygląda na super ciepłe. No i jest bardzo delikatnie. Trzeba tutaj trochę poszaleć i nałożyć coś ciemnego, intensywnego. No co, może zmalowany. To najpierw kobiecy, ten sam pędzelek. Kobiecy, wcisnę go jeszcze tutaj. Tak pastelowo i delikatnie się zrobiło. Tutaj na końcu zostawiam odrobinę miejsca wolnego. Dobra, czyszczę pędzelek. Czy ten pędzelek przeżyje ten cień zmalowany? Mam jakiś ciemny? Mam jakiś ciemny. Dobra. Zmalowany. Uważajcie na ten cień, bo on jest mocno nasycony, więc zrzucamy nadmiar. Podstawowy odruchowy ruch. Ruch odruchowy. Bardzo dobrze, Karolina, ci idzie dzisiaj to nagrywanie. Świetnie po prostu. Będziesz memem. Kącik zewnętrzny. Wolę dołożyć
niż przesadzić. Zewnętrzny kącik. Przyciemniam. Mam dzisiaj ochotę na kreskę. I te błyski. Gdzieś na pewno je tutaj włożę, chociaż jeden. Ale myślę też sobie o tym, czy nie zrobić jakiegoś artystycznego dla Was na Instagram i właśnie w turbo błyskach. Ostatnio wrzucam w matach cały czas, a może powinnam coś w takich błyskach wrzucić. Zewnętrzny kącik, dobra. I teraz sobie mogę dokładać i budować tą intensywność, sprawdzając przy okazji jakość cienia. Cień jest kiepski, jeżeli w tej samej palecie cienie na siebie się nie nakładają. Czyli dokładam i zamiast wzmacniać, to spada ten cień i wtedy się osypuje, nie klei się, cień do cienia. I to jest właśnie błąd palety. Jeżeli się dokłada, to jest wszystko z nią ok. I tym lepiej, bo możecie sobie uzyskać delikatny efekt, tak jak na przykład przy tym cieniu. Nie dokładałam go, nie chciałam, żeby był super intensywny, bo jego jeszcze tutaj dołożę, żeby rozblendować to wszystko. A zobaczcie, jak nałożyłam pierwszą warstwę, był delikatny ten kącik zewnętrzny, a teraz sobie dołożyłam, wzmacniając go. Więc tutaj sobie troszeczkę jeszcze rozblenduję, blending. I teraz Wam pokażę, jak właśnie dokładam ten cień. Delikatnie zrzucam i nakładam go tutaj na łączenie. No i właśnie. I jest płynne przejście. Myślałam, że polecę w niebieskości, a zrobiłam sobie taki pastelowo-różowy makijaż. Ładnie to oczko wygląda. Dobra, robię drugie i pomyślimy zaraz, co zrobić na dole. Padło na pomysł, jak przemycić niebieskość, ten granat. Granat będzie fajnym uzupełnieniem tego fioletu, który się tutaj stworzył. Więc najpierw przetestujmy sobie jeszcze kredkę, również zmalowana Glam Shop Idol. Nakładam kredkę w samym kąciku zewnętrznym, wyciągając ją delikatnie do góry, wzdłuż linii wodnej, tak jakby. Nakładam na 1/3, przeciągając na górną powiekę i od razu sobie ją blenduję. To będzie moja taka baza pod ten granat, który chcę tutaj dołożyć. O, zobaczcie. Jest kreska rozblendowana w dół i wyciągnięta ku górze. To samo robię na drugim oku, jeszcze raz Wam prezentuję. Przeciągam jakby linię wodną do góry. Kierujemy się tutaj do brwi na górnej powiece. Schodzę w dół. 1/3. Nakładam linię i blenduję szybciutko zbitym małym pędzelkiem. Blendu, góra i tu. Dobra, i jak już mam taką bazę z tego granatu, zobaczcie, jak od razu oko się takie wyraźne stało, no to biorę ten sam pędzelek, królową, i dokładam. Chcę Wam tylko pokazać, że to jest granat, a nic się nie osypuje potokiem, widzicie to? To są cienie ryzykowne. Musicie mieć przypudrowaną okolicę pod okiem, to na 100%. Ale jeżeli nałożycie mało cienia i zrzucicie nadmiar, to nic się tutaj nie osypie. Dobra, dołożyłam i teraz jeszcze troszeczkę przechodzę z tym granatem, odrobinkę na górną powiekę, wyciągając do kreski, dokładając ten granat. Przyciemniło nam się i idzie do góry. I tutaj jeszcze wrócę z tym fioletem. Tak samo ten fiolet przyłożę na dolną powiekę.
Okej. Co tutaj się zadziało? Dobra. Szybciutko drugie oko. A miało być coś delikatnego, wyszło jak zawsze, no. I ciach. Górne. Dokładam przy linii rzęs. Przy kresce do kreski. I wyszła taka rozblendowana linia wyciągająca oczko. I jeszcze tutaj dokładam ten granat. Teraz co muszę zrobić, to zmienić pędzelek na chwilę na ten poprzedni, tylko gdzie ja go dałam, to jest ten ciemny. Wracam do zmalowanego cienia. No i znowu dokładam na ten granat i blenduję wszystko razem. No i wyjdzie takie przejście z granatu przez taki fiolet, bo to oczywiście nie jest fiolet, ale ma pochodne fioletu, więc podczas rozcierania i kiedy połączyłam ten cień z kobiecym, no to wyszło tutaj fioletowo. O! I takie oczko się zrobiło. Jeszcze bym chciała ten fiolet tu gdzieś wrzucić. I zaraz tak zrobię na dole. Ale będzie kontrast i to jeszcze do tych moich rudych włosów teraz i niebieskiej tęczówki. Dobra, wyszedł kącik ciemny, zewnętrzny kącik. Wracam do tego małego pędzelka, którym nakładałam granatowy cień. Zmalowany. Dokładam go tutaj. Z granatu przechodzi śliwkę. Śliwka teraz będzie przechodzić we fiolet. Używam tego samego pędzelka i powstaje mi płynne blendowanie, bo ja nakładam ten cień w miejscu, gdzie chcę, żeby było go najwięcej i jak już go zostawiam, to wtedy bardzo delikatnie przemieszczam go na ten poprzedni cień. O, i tutaj robię tak samo. Dokładam i przemieszczam go dalej. No teraz to już bym musiała zmienić pędzelek. Jeszcze granatu troszkę dodam tutaj. Piękny jest ten kolor. Poszerzając blendowanie tu, otwierając oczko. Dobra. No i teraz muszę zmienić, bo chcę nałożyć ten jasny fiolet na początku tutaj. Rozjaśnić. I gdzie ja te błyski wsadzę? Teraz mam tyle kolorów na tym oku. Teraz coś trzeba wykombinować. I ten jasny fiolet znowu nakładam w miejsce, gdzie chciałabym było go najwięcej, ale też wchodzę z nim na ten ciemny fiolet i powstaje naprawdę bardzo zgrany, płynny makijaż na dolnej powiece. Czyszczę pędzelek i czyścik. Czyścik tutaj na dół, wewnętrzny kącik, rozcieram na fiolet i znowu rozjaśniając ten fiolet, tworzę kolejne płynne przejście. I podoba mi się makijaż w matach teraz, no. Ale wcisnę gdzieś błysk, bez obaw. Nie mogę nie użyć tej drugiej palety. Co teraz jest też ważne, żeby zrobić? Bierzemy sobie czyścika i ideał. Zrobię sobie taką mieszankę. Malutki pędzelek, to jest Glam Brush O10. I robimy coś takiego. Blending dołu. Czyścikiem w dół. Taki neutralny kolor do rozblendowania intensywnego koloru.
jest bardzo potrzebny, bo wtedy przy makijażu bardzo kolorowym jest taka cienka granica pomiędzy techniką a tandetą. Więc używając ziemistego koloru, takiego cielistego w kolorze, który występuje na naszym ciele naturalnie, ratujemy sobie sytuację. Te granice są bardzo takie czyste, płynne, fajne. Są naprawdę potrzebne takie odcienie. Nie zostawiajmy samego koloru, bo może być kiepsko. Tym bardziej, kiedy dopiero zaczynamy swoją przygodę z makijażem i z kolorowymi makijażami ogólnie. No i zobaczcie, jest fajny kolorowy makijaż. I gdzie tutaj błysk mam włożyć? Użyłam prawie że każdego cienia, nie użyłam tylko tego Lola. Lola. Gdzie by go tutaj włożyć? Może jeszcze go dam radę włożyć. Lol. Tutaj. Tak, zdecydowanie. Odrobina. A dodała soczystości. Nie wiem, na kamerze chyba tego nie widać. Ale takiej jeszcze intensywności, takiego koloru. Tutaj dołożyła. Turururu. Przebłysk. Przebłysk. Może ten? No, ja bym chyba tego tutaj dała troszeczkę. I tak na sucho. Rozkładam go takimi delikatnymi ruchami wklepującymi. Tak, żeby to była taka mgiełka tylko. Jeżeli nałożymy taki cień, który jest turbo błyszczący, na mokrą bazę, to zrobi nam się punktowo taki, wiecie, intensywny kolor, intensywny błysk. A jeżeli nakładamy go na sucho palcem, wklepując w powiekę, zobaczcie, nie za wiele się tu osypało, prawie że wcale tego błysku nie ma pod okiem, ale coś po prostu delikatnego się błyszczy na tej powiece. Moim zdaniem w punkt. I jeszcze możemy zrobić coś takiego, że namoczę sobie pędzelek. Mam tu jakąś mgiełkę? Na pewno mam. Tylko jej nie widzę, a pewnie patrzy się na mnie i się śmieje. Tu leży mgiełka. Moczę pędzelek. Odrobinę, taką kropeczkę tylko dokładam w kąciku wewnętrznym. O. Kropeczka na mokro. Odrobinę brokatu. Dobrze, czyszczę sobie tutaj delikatnie, zobaczcie, takimi ruchami te błyski, które opadły. Tuszuję rzęsy. Coś nałożę na usta i przychodzę się z wami tutaj pożegnać i podsumować. Zrobię sobie dzisiaj delikatny makijaż. Założę t-shirt ze świetnym napisem lumpeksowa zdobycz, słuchajcie. Widzieliście na klasyce, mam nadzieję, że widzieliście. Jeżeli nie, to zapraszam, żeby nadrobić zaległości hol lumpeksowej. Właśnie ten t-shirt, który idealnie obrazuje moją osobowość. Ale tutaj nie używam sarkazmu, bo musiałabym się z niego tłumaczyć za każdym razem, bo jednak spory odsetek ludzi no, nie jest w stanie wyłapać sarkazmu. Dobra, wracając do tematu, muszę się przebrać, bo miał być delikatnie, a użyłam i w ogóle taki szybki makijaż oczu, bo przecież nie będę się malować 2 godziny, prawda? No, a wyszło jak zawsze i stwierdziłam, że muszę coś, może nie wiem, w beżach założyć, żeby po prostu moje oczy były na pierwszym planie i ten t-shirt już niestety nie pasuje. Dobrze, póki co niezadowolona jestem jedynie z moich brwi, które nie wyglądają dobrze, wyglądają na brudne, messy, w ogóle jakoś dziwnie się zachowują. Nie jestem z nich zadowolona, ale dam szansę, bo ja nie skreślam nigdy kosmetyku po jednym użyciu, więc dam szansę. Nie będę też utrwalać tego makijażu mgiełką ani nic z tych rzeczy, bo no, to nie byłoby uczciwe, kiedy chcemy przetestować trwałość samego podkładu. Wiadomo, że mgiełka go utrwali dodatkowo. Więc tak, no, wychodzę,
Jest 14:30. To wam pokazałam. I nie wiem, o której do was wrócę, ale podsumujemy sobie, jak to z trwałością tego podkładu tak naprawdę jest. No i wróciłam, kochani. Jest 23 po 23. O, dowód. Tak, tak wam pokazałam, że hej, 23:10. I makijaż mam od której? Po 14 jakoś było, jak już miałam gotowy make-up. Powiem wam, że wygląda naprawdę dobrze. A byłam w galerii handlowej, byłam w kinie. Padało dzisiaj okrutnie, więc troszkę też deszczu na moją twarz padło. No i w maseczce byłam bardzo długo, wiecie, ściąganie, zakładanie, jedzenie było, więc wszystko się wydarzyło, co mogło najgorszego dla mojej twarzy. Bardzo długi czas w maseczce i jedyne co, to tutaj na mojej bliźnie ten podkład się poruszył, co nie jest dziwne, no bo jakby nie było, tutaj jest obrzęk, ta skóra jest inaczej napięta, ona cały czas pracuje, się tam leczy, więc to jest zupełnie normalne, że tutaj coś mi się jeszcze waży i tak dalej, nie wygląda to jeszcze dobrze. Natomiast tutaj nawet sobie przyciągnijmy. Zobaczcie, tu nie fajnie, ale i tak nos nawet tu, czy w miejscu, gdzie jest maska, to ten makijaż wygląda dobrze. Tutaj, no wiadomo, usta są zjedzone, więc wszystko też wokół takie jest pozjadane. Tu, ale sama twarz, moim zdaniem czoło i tak dalej, make-up jest nienaruszony, oczu, wszystko się utrzymuje bardzo dobrze, więc jestem w pozytywnym szoku. Świecenia też za bardzo nie ma, chociaż było okrutnie duszno, bo było takie, wiecie, oberwanie chmury, burzowy klimat, nagła zmiana klimatu z upału na takie ochłodzenie, więc było okrutnie, okrutnie duszno. Źle się czułam, a tutaj się nic nie zważyło, nic się nie świeci. Podrapałam się w kąciku, więc ten brokat, który tutaj widzicie, to jest moja wina z zapomnienia po prostu, że mam makijaż. No więc test, moim zdaniem, sam podkład zdał rewelacyjnie. Jak na te warunki, jest super. Nie czuję się jakoś super ciężko. Oczywiście czuję się pomalowana, bo wiecie, rzadko teraz chodzę w takim naprawdę full make-upie, tak jak wam już wspominałam. Ale tutaj jest ekstra. Cienie, no nic, zobaczcie, to był sam korektor, cieniuteńka warstwa. Nic nie powchodziło, nic się nie podziało, wszystko jest ok. Więc to, co wam mówiłam, u mnie po prostu sam makijaż na korektorze się super utrzymuje. Nie mam problemu z tym, żeby coś mi gdzieś wchodziło. Plus jeszcze, no mam technikę wypracowaną, więc wiem, jak to wszystko nałożyć, żeby to było trwałe, jak sobie powiekę przygotować. Natomiast jeżeli macie taki problem, no to oczywiście użyjcie bazy do tego typu makijażu. No nie wiem, sami ocencie, jak ten makijaż po tylu godzinach wygląda. Ja już nie wyglądam, nie czuję się, jestem mega zmęczona, powiem wam, tyle było ludzi w galerii, że już miałam mini atak paniki. Ja potrzebowałam stamtąd wyjść, już było tak źle, tak już mi po prostu ci ludzie, wiesz, no tak jakby, wiesz, wiecie, tak jakby wszyscy nagle ruszyli przez to, że nie było pogody do galerii. Miałam w zasadzie kilka rzeczy tylko do kupienia, no ale troszkę się zeszło. Wszędzie były kolejki, po prostu wszędzie było kolejki, było dużo wyprzedaży, więc mnóstwo ludzi, duchota i tak dalej, więc cieszę się, że to przetrwałam. Śmieję się z tego, bo jestem kobietą, która bardzo nie lubi chodzić po sklepach takich stacjonarnych. Zakupy wolę robić przez internet albo coś wygrzebać w lumpeksie. A jak idę, to tylko tak, wiecie, muszę kupić torebkę. Idę tam i idę tam. A jak tam już jest dużo ludzi, to już się po prostu, no nie lubię, po prostu nie lubię, jak jest dużo ludzi. W kinie też było dużo ludzi, ale było sympatycznie mimo wszystko. No, dobra, nie rozgaduję się, bo ten film jest masakrycznie długi na 100%, więc jeżeli dotrwaliście do końca, to koniecznie dajcie o tym znać w komentarzach poniżej. Brawa dla was, że taki długi film po prostu zaliczyliście na tym kanale, jestem z was dumna i dziękuję wam za to. No, to ja już idę spać, bo naprawdę padam na mordkę, dzisiaj był taki wyczerpujący dzień, ta pogoda tak
No, dała w kość dzisiaj, więc idę zmyć ten piękny makijaż oczu, kolorowy. Ogólnie ten test oceniam bardzo pozytywnie, jedynie co mnie rozczarowało, no to no, ten produkt do brwi, ten wosk, nie poradziłam sobie z nim. Co mnie tam jeszcze rozczarowało? A, i ten rozświetlacz, że on takimi granulkami, grudkami, tak jakoś po prostu ta konsystencja była dziwna i tak trochę zbyt chłodno wyszedł na twarzy, tak mi się wydaje. A nie spodziewałam się tego w opakowaniu, myślałam, że jest jednak taki fajny, cieplutki, złoty, więc tutaj jedynie takie, raczej nie będę po niego sięgać ponownie. Dobrze, to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.